No, odpisz, no. No dalej, no. Jest! Napisał. Dobra, poczekam godzinę, niech myśli, że mi nie zależy. No wiesz, Bela, Kasia w sumie jest spoko, fajna, miła, uczynna i tak dalej, no ale... Spoko, też mnie wkurwia. Max, czy ja jestem gruba? Nie, kochanie, oczywiście, że nie. Kłamiesz, na pewno tak mówisz, żeby mi nie sprawić przykrości. A pewnie sobie myślisz, że jestem tłustym wielorybem. A powiedz mi, a jak z Bartkiem? A nic, w sumie... No jest miły, troskliwy, opiekuńczy, no generalnie widać, że mu zależy. No to co, będziecie razem? Nie, to tylko przyjaciel. Zostaw mnie. Coś się stało? Tak, stało się. Co? Tobie już w ogóle na mnie nie zależy, w ogóle się nie starasz. To co mam takiego robić? Nie wiem, ale jakbyś mi kochał, to byś wiedział. Kochanie? Hmm? A pamiętasz o kolację, na którą zaprosił nas Paweł za nią? Mhm. Pamiętam, muszę sobie kupić nową sukienkę. A po co ci nowa sukienka? Nie możesz ubrać tej, którą miałeś rok temu na weselu mojego brata? No chyba oszalałeś. Naprawdę myślisz, że ubiorę dwa razy tą samą sukienkę? Przecież już mnie wszyscy widzieli. No, Max, no proszę cię. Max, widziałeś gdzieś mi lakier do paznokci? Nie, nie widziałem. O, tu jest. Kochanie. Hmm? Ślicznie dziś wyglądasz. Przestań, brzydko. Skoro tak twierdzisz... Palant. Kochanie, co się stało? Nie powiesz mi, bo pewnie sama nie wiesz, prawda, kochanie? Max, czy ja jestem gruba? No, muszę przyznać, że troszeczkę ci ostatnio poszło tu i ówdzie. Co? Jak możesz tak mówić? Gdybyś mnie kochał, to bym była dla ciebie najpiękniejszą dziewczyną na świecie. A, i wiesz co? Sam jesteś obleśnym grubasem. Idę do sklepu, chcesz coś? No, lody czekoladowe i kup. Albo wiesz co? Lepiej zamówmy pizzę.